Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem Święta Niepodległości. Na Placu Zwycięstwa władze miasta zorganizowały uroczyste obchody, natomiast przy ulicy Nowobramskiej Stowarzyszenie Stopa zorganizowało dla blisko 400 uczestników drugą edycję Słupskiego Biegu Niepodległości. Wczoraj obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody święta zainaugurowano mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Nabożeństwo odprawił ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po mszy odbył się przemarsz na Plac Zwycięstwa, na którym odbywały się główne obchody Święta Niepodległości. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się m.in. posłowie Zbigniew Konwiński i Robert Biedroń, a także senator Kazimierz Klejna. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym podniesieniem flagi państwowej na maszt przy akompaniamencie hymnu państwowego. Po krótkiej chwili zebranych na Placu Zwycięstwa powitał prezydent Maciej Kobyliński. Pozwólcie na osobistą refleksję. Jestem dumny z moich przodków, pradziadka Franciszka, który brał udział w Wiośnie Ludu i Powstaniu Styczniowym, ojca Kazimierza, uczestnika Powstania Wielkopolskiego i wojny 20 roku, czy też moich kuzynów, których jeden zginął w Powstaniu Warszawskim. Mówiąc o Święcie Niepodległości, nie możemy zapominać, że jest to również 25. rocznica bezkrwawego zdobycia pełnej suwerenności naszej ojczyzny. Nie możemy zapomnieć, że w czasie II wojny światowej walczyliśmy najdłużej i najkrwawiej. Zapominają o tym czasami, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie. My nie będziemy o tym zapominać, ponieważ dzisiaj musieli się wykazać konsekwencją w działaniach, rozsądkiem, pracowitością i gorliwością. Przez ostatnie lata Polska korzysta z jednej z największych szans, jakie dała nam kiedykolwiek historia. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, a do Polski zaczął płynąć strumień środków, dzięki którym modernizujemy nasz kraj. O krętej drodze Polski do niepodległości opowiedzieli również kandydujący na urząd prezydenta Słupska parlamentarzyści. Dziś jak co roku, 11 listopada, przypominamy tamte wydarzenia z roku 18. Przypominamy twórców niepodległej. Państwowca Józefa Piłsudskiego, narodowca Romana Dmowskiego, działacza ludowego Wincentego Witosa czy socjalistę Ignacego Daszyńskiego. Pięknie powiedział o tym premier Ignacy Paderewski. Jedni przyszli po ziemię, drudzy przyszli po losu robotnika po prawę. Niektórzy przyszli po praw obywatelskich równość, inni przyszli po władzę. Wszyscy zaś przyszli z sercem wezbranym miłością do ojczyzny. Pamiętając dzisiaj o wartościach, o których nasi poprzednicy, zebrani dzisiaj tutaj kombatanci, walczyli o wolną, niepodległą, niezawisłą, suwerenną Polskę. Powinniśmy pamiętać także o tym, że wartości trzeba było przełożyć na czyny. Nieodzownym elementem obchodów Święta Niepodległości było odczytanie apelu poległych i oddanie przez żołnierzy salwy honorowej. Obchody na Placu Zwycięstwa zakończone zostały uroczystym złożeniem wiązanek pod pomnikiem żołnierza polskiego. Z okazji Święta Niepodległości Urząd Miejski w Słupsku przygotował okolicznościową wystawę pamiątek związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Eksponaty ulokowano w holu na pierwszym piętrze ratusza. Przeglądając się z boku obchodom, łatwo zauważyć, że słupszczanie coraz aktywniej angażują się w świętowanie dnia 11 listopada. Spory w tym udział miała słoneczna aura, która zachęcała wręcz do opuszczenia domowych pieleszy, wyłączenia telewizorów i spędzenia kilku godzin na ulicach miasta. Święto kojarzone do tej pory z poważnymi uroczystościami staje się okazją do manifestowania swojego patriotyzmu w sposób pogodny, z uśmiechem na ustach i kotylionem w butonierce. Mowa oczywiście o Słupsku, bo w Warszawie jak co roku nie obyło się bez zamieszek i prób podpalenia tęczy na Placu Zbawiciela. O tym, jak swoje przywiązanie do barw narodowych widzą słupszczanie, przekonaliśmy się podczas realizacji 4. odcinka Słupskiej Sądy Ulicznej, na którą serdecznie zapraszamy.
Za nami druga edycja Słupskiego Biegu Niepodległości organizowanego przez Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych, zwane w skrócie STOPA. Na ulokowanym przy ulicy Nowobramskiej polu startowym zameldowało się 396 zawodników, wśród których znaleźli się kandydujący do prezydenckiego fotela posłowie Zbigniew Konwiński i Robert Biedroń, a także dyrektor słupskiego MOPR-u Klaudiusz Dyjas. Oprócz propagowania niepodległości, Słupski Bieg stał się również doskonałą okazją do zbiórki pieniędzy na operację neurochirurgiczną jednego z uczestników, Kuby Nacwalskiego, który do spółki z tatą stanął w szranki z 10-kilometrowym dystansem. Na zawodników czekały trzy okrążenia na trasie zaczynającej się od ulicy Nowobramskiej poprzez Mostnika, Francesco Nullo, Kowalską, Stary Rynek, Grodzką, Murarską, Sienkiewicza i Wojska Polskiego. Dystans jednego okrążenia wynosił 3 km i 340 metrów. Pierwszy linię mety z czasem 31 minut i 21 sekund przekroczył Dawid Klejbor z Chojniczanki Chojnice. No tak, no, znaczy nie było aż tak dure, bo było po 3,7, tam 3,10, 3,03. I tak wiedziałem, że drwal słynie z tego, że lubi się wodzić i iść na końcówkę. No ale nie ze mną takie numery i poradziłem sobie. I jak się biegnie po takim bruku? No ciężko, tym bardziej końcówka tutaj, jak był finisz, to bardziej uważałem na to, co mam, bo jeszcze mijałem tych zdublowanych zawodników niż to, co mam pod sobą, niż tego, którego mam za sobą. Ciężko się biegnie i trzeba uważać na nogi. A jeśli chodzi o same warunki panujące na trasie, bieg masowy, ciężko było tych, którzy nieco wolniej trasę pokonują wyprzedzić? Nie, aż nie było tak źle, bo dość duże kółko było i aż tylu zawodników też nie było, bo 440, no to znowu aż taki tłum deszcz, to się rozciągnie na 3 kilometrach kółeczko, także nie było tak źle aż. No normalnie na finiszu to było ciężko, ale daliśmy radę, gorzej, w gorszych warunkach się biegało. Atmosferyczne warunki bardzo dobre do biegania szybkiego. Dzisiaj 10 kilometrów, twój koronny dystans jest jaki? Na razie 3 km na hali, chcę się przygotować i zobaczymy, co będzie. Połamać może 8 minut. To teraz najbliższe plany startowe? Teraz tydzień odpoczynku i przygotowania do hali, do Mistrzostw Polski i może później jakieś minimum na Mistrzostwa Europy, zobaczymy. Zależy, jakie będzie, bo jak będzie poniżej 8, to może da radę zrobić. Już od samego początku biegu było widać różnicę pomiędzy amatorami a zaprawionymi w bojach biegaczami. Różnica w czasie pomiędzy zwycięzcą a ostatnim na mecie wyniosła ponad pół godziny. Doskonałym rezultatem pochwalić się może dyrektor MOPR Klaudiusz Dyjas, który przebiegł 10 km w czasie 41 minut i 24 sekund, co dało mu 42 miejsce. Z wewnętrznego pojedynku parlamentarzystów zwycięsko wyszedł Zbigniew Konwiński z czasem 46 minut i 35 sekund. Robertowi Biedroniowi poszło odrobinę gorzej, jednak tego dnia nie wynik się liczył, ale sam udział w biegu. Nad bezpieczeństwem na trasie biegu czuwali słupscy policjanci i trzeba przyznać, że wywiązali się ze swoich obowiązków wzorowo. Podobnie jak organizatorzy, którzy zapewnili uczestnikom kubki z wodą i ciepłą strawę na linii mety. Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkowy medal. Radzimy zatem przez najbliższy rok szlifować formę przed kolejną edycją Słupskiego Biegu Niepodległości.